wiedzy, to mówił chyba na 15. Może tak jak teraz, nie wiem. Tak, zostaw. Nie, na razie. Dobra, i daj do przodu szybciej. Straty na wytrząsacz. Straty to na czerwono będą, jak będą, tak? No tak jak na tych słupkach, tak jak widać. Sekund.
fajnie suszy jak w Polsce. To na dobrej ziemi. Nie czuję tej. Nie czuję, ale te straty pokazuje to nie. No ale wiesz, nie pogonię. Na dobrej ziemi to jest. Chciałbyś kombajnem kosić, to kosić. Gorzej będzie czyścić co rano. Teraz jak idziesz, to taki se pasek zostaw 20 cm. No, wiesz, to widzisz jak cycho, przycina, nie przycina, takie wiesz, na oko. Właśnie tu trzeba się dobrze wychylać, żeby nie zobaczyć. Musisz na czujniki wjeździć, patrz na od wysokości, wyczujesz, nie? I tak wysoko idzie, bo jest tak 16. Na 10 będzie możliwe. Na 10 zejdzie. No czysty. Ile masz procent już w zbiorniku? Nie wiem, jeszcze 75 nie było. Nie no, raz koło chyba wejdziemy. Tylko Krzysiek obchodził, tylko nie wiem jaki miał peder, już nie pamiętam. Po 5,5 chyba, co? Właśnie nie pamiętam. Jest szeroki. Tym raz koło chyba objeżdżał. Tak, tak w okienku jest to gdzieś z połowy chyba zaraz powinna być. Mi się wydaje. Kosimy 25 czerwiec, pierwsze koty za płoty, ja ze sterami kombajnu pierwszy raz, drugi raz w koło dopiero objeżdżam. No i ładnie to idzie, naprawdę jestem podjarany, pierwsza moja taka robota w życiu, coś nowego. Kosimy jęczmienie z Y Dakota i tutaj na lepszej ziemi, tak jak słyszeliście, 11% ma z kawałkiem, czyli no suchy, nie spodziewałem się, bo z kłosa po krampie co innego pokazywało. Tutaj w tej ścieżce mokro, nie wiem czy nie podnieść, to poziomowanie będzie dobrze działać na takich tutaj dołach, chyba tak, bo widzę, że się nie pcha. Idziemy 3 na godzinę, 3,5, no na razie to ja się uczę. O, jest już 3,4. Czyli od miedzy drugi przejazd jest lepszy jęczmień. Czy teraz 100% będzie. No straty tutaj, słupki nisko są, także myślę, że można i trochę szybciej, ale na razie wiecie, ja się uczę. Pierwsze wrażenie to naprawdę bardzo dobre, kombajn ma duży przerób, nic nie stęka, chociaż dołkiem trochę słomy zielonej, to nic tam nie czuję. No i na pewno duży minus, te słupki tutaj słabe, widoczność dosyć, trzeba się wychylać, żeby cały header widzieć. No i plon bardzo dobry się zapowiada, objechałem od miedzy, no bardzo dobry tutaj, dobra ziemia, no to nie ma co się dziwić. 0,70 hektara, a zbiornik 9000 litrów, był pełen, no teraz drugi przejazd od miedzy to już będzie lepszy plon. To 8 ton na pewno chyba będzie, co jeśli jęczmień ma wagę, no bo w tym roku było różnie. Nie, to jechać może zważyć z ciekawości. No ale na dobrej ziemi myślę, że ponad 8 tutaj będzie lekko, tak mi się wydaje. Na piachach to w tym roku tragedia pewnie, 4 tony to będzie dobrze, prawie nie mniej. No trochę dołka teraz i na wytrząsaczek.
mieliśmy ten MCS dodatkowy, ben mucący, bo straszna sieczka ze słomy i wydaje mi się, że teraz jest trochę lepiej. Ciekawe, czy to będzie miało wpływ tutaj na domłot. No a później się odwrócimy, to porównamy, czy też taką sieczkę robi. No wolno też idę, no to wiadomo, to się mieli wszystko. No teraz fajnie pod włos idzie. Ładnie docina, no 10 cm rybiemy. Może nawet i niżej się ustawi. Tej kamieni nie ma. I tak się czasami owija, trzeba trochę motowidłami sobie pomagać. No i rybiemy, nie spodziewałem się, miałem jutro jechać może na piachu wykosić. No tu dziś tak wjechaliśmy i tak śmiechem, żartem mi się na dzisiaj trochę wykosi. No nie sądziłem, że taki suchy będzie, że po kombajnie suszy niż z kłosy. Widocznie ten kramp troszeczkę zawyża, bo wcześniej miałem styczność z Dramińskim tylko. Bo z nim się przeważnie się ze skupem się zgadzało. Tutaj tym dołkiem jest trochę zielonego, no ale tutaj prędko się nie dostoi. Dużo tego nie ma, to myślę, że doleci i później na gromadzie. Trochę się owija, no to widła wyżej. Nie wiem, jak to mi będzie szło, te koszenie. Na razie jest ok, chyba. No nie jest to tak nic skomplikowanego. Jak już się kosi, no to idzie, wiadomo, się ogarnia jakoś. Trochę pod kosze, to można się pobawić tak na razie.
chyba bardziej. Trzeba się przesunąć. Może jeszcze wiatru trochę dołożyć.